Niewątpliwie największym skarbem dla Piotrkowa i dla tego kościoła, w którym się znajdujemy, jest cudowny obraz Matki Bożej Piotrkowskiej. To tu wielu przychodzi, aby przez jej wstawiennictwo wyprosić dla siebie, dla swoich bliskich potrzebne dary i łaski. To tu wielu przychodzi, aby też podziękować, o czym świadczą dziękczynne wota. Wielu, którzy nawiedzają to miejsce, do tej pory już nazywali sanktuarium Matki Bożej Piotrkowskiej. Była to pobożna nazwa ludu, który tutaj przychodził, który tak bardzo ufał Matce Bożej, że ten kościół stawał się przez to wyjątkowy, a więc miejscem sanktuaryjnym. Sanktuarium to miejsce szczególne. Sanktuarium to miejsce, w którym oddawana jest cześć Jezusowi, Matce Bożej, czy poszczególnym świętym. I tak będzie i tutaj, sanktuarium Matki Bożej Piotrkowskiej, bo przecież ona od samego początku tutaj wybrała sobie miejsce i tutaj pielgrzymi przychodzą, by się modlić. Każda środa poświęcona jest Matce Bożej Piotrkowskiej. Zarówno rano, jak i wieczorem uczestniczymy w nowennie, odczytując podziękowania i prośby i sprawując mszę świętą według formularza o Matce Bożej Piotrkowskiej. To tutaj odmawiany jest codziennie różaniec, bo przecież jest to szczególna modlitwa czcicieli Matki Bożej. Przecież Maryja sama powiedziała: odmawiajcie różaniec, i my tu, w jej domu, w tym sanktuarium, chcemy podjąć tą modlitwę. Jesteśmy w kościele, który jest pod wezwaniem znalezienia świętego krzyża. To dlatego w ołtarzu głównym jest monumentalny krzyż, który przypomina nam o tym najważniejszym wydarzeniu, które dokonało się, zbawienie, odkupienie, zbawienie całego świata. Chrystus oddał życie za każdego z nas, ale pod krzyżem dał nam też swoją Matkę. I jak widzimy w tym bocznym ołtarzu, ona ma swoje miejsce. Możemy powiedzieć, że ona jest niejako bliżej ludu, aby wszyscy, którzy tutaj przychodzą, mogli od razu ją zobaczyć i przez jej wstawiennictwo doznać pocieszenia. Bo ta Matka Boża nazywana jest także Matką Bożą Pocieszenia.